Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Że jesteś w Warszawie. A gdzie twój bagaż? Mam tylko jedną małą walizkę. No! Muszę znaleźć miejsce na nocleg. Masz już zarezerwowany pokój w hotelu. Dziękuję ci bardzo. Czy to pokój jednoosobowy? Oczywiście. Pokój jednoosobowy z łazienką. Zaraz pojedziemy do hotelu. Jak podróż? Dość męcząca. Zjem coś i chętnie odpocznę. Zapraszam cię więc na obiad. Jedziemy. Daleko stąd do centrum? Nie, blisko do centrum, a jeszcze bliżej, na Stare Miasto. Hotel Europejski znajduje się w bardzo dobrym punkcie. Czy są wolne miejsca? A czy mają państwo zarezerwowany pokój? Niestety nie. Bardzo mi przykro, wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Jaka szkoda, to ładny hotel i położony w dobrym punkcie. Właśnie dlatego mamy wielu stałych gości, którzy zawsze się u nas zatrzymują i rezerwują wcześniej miejsce. Dzień dobry. Czy jest rezerwacja na nazwisko Michał Kalicki? Tak. Pan Michał Kalicki ze Lwowa. Jednoosobowy pokój z łazienką na 5 dni. Cieszę się. Wszystko się zgadza. Witamy w naszym hotelu. Proszę o pana paszport. Mój? Ale to pokój nie dla mnie, tylko dla mojego kolegi. W takim razie proszę o pana paszport. Pokój 322. Które piętro? Trzecie. Życzymy panu miłego pobytu w Warszawie. Na pewno będzie miły. Co ja mówię? Już jest miły. Bardzo ładny pokój, z pięknym widokiem. Tak, ten hotel nie jest bardzo nowoczesny, ale za to pięknie położony. Pokój jest wygodny, z łazienką i telewizorem. Dziękuję ci za rezerwację. Śniadanie oczywiście, wliczone jest do rachunku. No, do śniadania mam jeszcze wiele godzin. Teraz chętnie zjem obiad. I to duży obiad.
Na pewno chcesz się przebrać po podróży. Poczekam na ciebie przy recepcji i pójdziemy na obiad. Gdzie zjemy obiad? Proponuję ci hotelową restaurację. Jest znana z dobrej kuchni. Za 10 minut będę gotowy. A już teraz jestem głodny jak wilk. Muszę znaleźć miejsce na nocleg. Masz już zarezerwowany pokój w hotelu. Muszę znaleźć miejsce na nocleg. Muszę znaleźć miejsce na nocleg. Masz już zarezerwowany pokój w hotelu. Masz już zarezerwowany pokój w hotelu. Czy to pokój jednoosobowy? Tak, pokój jednoosobowy z łazienką. Czy to pokój jednoosobowy? Czy to pokój jednoosobowy? Tak, pokój jednoosobowy z łazienką. Tak, pokój jednoosobowy z łazienką. Czy daleko stąd do centrum? Nie. Hotel europejski znajduje się w bardzo dobrym punkcie. Czy daleko stąd do centrum? Czy daleko stąd do centrum? Nie. Hotel europejski znajduje się w bardzo dobrym punkcie. Nie. Hotel europejski znajduje się w bardzo dobrym punkcie. Czy są wolne miejsca? Czy mają Państwo zarezerwowany pokój? Czy są wolne miejsca? Czy mają Państwo zarezerwowany pokój? Niestety nie. Bardzo mi przykro. Wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Bardzo mi przykro. Wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Czy jest rezerwacja na nazwisko Michał Kalicki? Czy jest rezerwacja na nazwisko Michał Kalicki? Tak. Pan Michał Kalicki ze Lwowa. Jednoosobowy pokój z łazienką na 5 dni. Tak, pan Michał Kalicki ze Lwowa, jednoosobowy pokój z łazienką na 5 dni. Witamy w naszym hotelu. Proszę o pana paszport. Witamy w naszym hotelu. Proszę o pana paszport. Pokój numer 322. Pokój numer 322. Które piętro? Trzecie. Życzymy panu przyjemnego pobytu w Warszawie. Trzecie. Życzymy panu przyjemnego pobytu w Warszawie. Bardzo ładny pokój. Z pięknym widokiem. Tak. Ten hotel nie jest bardzo nowoczesny, ale za to pięknie położony. Bardzo ładny pokój. Z pięknym widokiem. Bardzo ładny pokój z pięknym widokiem. Tak. Ten hotel nie jest bardzo nowoczesny, ale za to pięknie położony.
hotel nie jest bardzo nowoczesny, ale za to pięknie położony. Pokój jest wygodny, z łazienką i telewizorem. Śniadanie oczywiście wliczone jest do rachunku. Pokój jest wygodny, z łazienką i telewizorem. Pokój jest wygodny, z łazienką i telewizorem. Śniadanie oczywiście wliczone jest do rachunku. Śniadanie oczywiście wliczone jest do rachunku. Czy nadal jesteś głodny jak wilk? Nawet bardziej. Co mi możesz polecić? Ta restauracja specjalizuje się w potrawach kuchni polskiej. Co zamawiamy? Na przekąskę zjem śledzia w śmietanie. Ja też. Podają tu bardzo dobrego śledzia. Potem barszcz czerwony z pasztecikiem. Mm-hmm. Ja zjem żurek z białą kiełbasą. Nie wiem tylko, co zamówić na drugie danie. Polecam ci pieczeń wołową z buraczkami i kopytkami. To moje ulubione danie. Dobrze. Możemy więc prosić kelnera. Słucham. Co mam panom podać? Najpierw przekąski. Prosimy dwie porcje śledzia w śmietanie, a do tego pieczywo i masło. Dwa razy śledź w śmietanie. Jeden barszcz z pasztecikiem i jeden żurek z białą kiełbasą. A na drugie danie? Poprosimy o dwie porcje pieczeni wołowej. Z buraczkami i kopytkami? Oczywiście. A co podać do picia? Może dwa kieliszki czerwonego wina. Wypijemy za nasze spotkanie. Tak. Dwa kieliszki dobrego czerwonego wina i do tego dwie butelki wody mineralnej, tylko dobrze schłodzone. Za chwilę podam panom przekąski. Czy ja dobrze zrozumiałem? Będziemy jedli pieczeń wołową z burakami i nóżkami? Z nóżkami? Nie, galareta z nóżek to przekąska, a my na przekąskę zjemy śledzie. Ale tu... Napisane jest wyraźnie. Pieczeń wołowa z buraczkami i... Z kopytkami, nie nóżkami. Kopytka to rodzaj klusek. No, jestem spokojniejszy. Bardzo dobre te... Kopytka. Właśnie, kopytka. Coraz bardziej podoba mi się w Warszawie. Dobry hotel, świetny obiad. Ładne kobiety. Tak? Gdzie? Za tobą siedzi bardzo ładna blondynka. Podoba ci się? Tak. Już chyba 20 lat. Chyba mój polski nie jest najlepszy. 20 lat. Chyba 20 minut. Jednak 20 lat. Ta ładna blondynka, przyjacielu. To moja żona. Zastanawiam się tylko, kim jestem przystojny mężczyzna. Cóż, nie jest to na pewno jej mąż. Kiepski dowcip.
Krzysztof? Co ty tu robisz? Zastanawiam się, co ty tu robisz. Co robi tu ten pan? Ten pan? Przecież to mój kuzyn z Poznania, Piotr. Nie pamiętasz go z naszego ślubu? O, proszę, mam nawet zdjęcie. Tu jest Bożenka. Tu mąż Bożenki, to znaczy pan. A tutaj ja. Cóż, ludzie się zmieniają. Co możesz mi polecić? Co możesz mi polecić? Ta restauracja specjalizuje się w potrawach kuchni polskiej. Ta restauracja specjalizuje się w potrawach kuchni polskiej. Co zamawiamy? Co zamawiamy? Na przekąskę zjem śledzia w śmietanie. Na przekąskę zjem śledzia w śmietanie. Słucham, co mam panom podać? Słucham, co mam panom podać? Prosimy dwie porcje śledzia w śmietanie, do tego pieczywo i masło. Prosimy dwie porcje śledzia w śmietanie, do tego pieczywo i masło. A na drugie danie? A na drugie danie? Prosimy o dwie porcje pieczeni wołowej. Prosimy o dwie porcje pieczeni wołowej. A co podać do picia? A co podać do picia? Może dwa kieliszki czerwonego wina. Może dwa kieliszki czerwonego wina. Jest pan w Warszawie po raz pierwszy? Jak się panu podoba nasza stolica? Jeszcze nie wiem. Na razie podoba mi się hotel, polska kuchnia i żona mojego przyjaciela. Bardzo pan miły. Proszę mi mówić po imieniu. Już późno. Muszę iść. Za godzinę wraca z wycieczki Magda. Na pewno będzie zmęczona i głodna. Nie napijesz się z nami kawy? Chcemy iść na Stare Miasto do kawiarni. Innym razem. Michale, zapraszam cię do nas, do domu. Robię całkiem dobrą kawę. Mhm. Zapłacisz nasz rachunek, kochanie? O nie. Jesteś moim gościem i ja płacę za nasz obiad. A ty, Michale, jesteś moim gościem i za nasz obiad ja płacę. Do widzenia, Piotrze. Cieszę się z naszego spotkania. Pozdrów ciocię Helen. Do zobaczenia u nas w domu. Zapraszam jutro na kawę. Z wielką przyjemnością. Słucham. Proszę o rachunek. Ja też proszę o rachunek. Może też przyjdziesz jutro do nas na kawę? Dziękuję bardzo za zaproszenie, ale już dziś muszę wracać do Poznania. Za godzinę mam pociąg. Może innym razem. Koniecznie musisz nas odwiedzić. Mam nadzieję, że nie gniewasz się na mnie. Jestem trochę zazdrosny o tego. Doskonale to rozumiem.
O, tam jest wolny stolik. Mam ochotę na kawę i dobre ciastko. A ty? Przede wszystkim mam ochotę na kawę. Jestem trochę senny, trudy podróży dają o sobie znać. A ciastko? Podają tu bardzo dobre ciastka. Bardzo lubię ciastko. Chyba za bardzo, nawet to widać. Widać, widać, ale mimo to zjem wielkie ciastko. Dzień dobry. Co panom podać? Poproszę dwie kawy. Małe czy duże? Dla mnie mała kawa ze śmietanką. A dla mnie mała kawa bez śmietanki. Czy podać coś jeszcze? Jakie ciastka może nam pani polecić? Mamy bardzo dobry tort orzechowy, szarlotkę i sernik z bakaliami. Co dla ciebie, Michał? Poproszę tort orzechowy. Poprosimy. Jeden tort orzechowy i jeden sernik. Łakomstwo to straszna wada. Straszna? Ja uważam, że bardzo przyjemna. Bardzo dobra kawa, bardzo dobry tort. I bardzo ładne dziewczyny. Skąd wiesz? Widzę, jak rozglądasz się dookoła. Warszawa jest pełna ładnych kobiet i dziewczyn. Na przykład dziewczyna, która siedzi tam. Dlaczego się śmiejesz? Przecież to nie jest twoja żona. Nie, to nie jest moja żona. Ale czy widzisz tego chłopca, który siedzi razem z tą ładną dziewczyną? Tak, widzę. Czy nie jest do mnie podobny? Nie. A dlaczego o to pytasz? Bo to mój syn. I jego dziewczyna. To okropne. Czy ty znasz wszystkie najładniejsze dziewczyny w tym mieście? Chyba tak. Najgorsze jest to, że one są już zajęte. Proszę o rachunek. Proszę o rachunek. Ja też proszę o rachunek. Ja też proszę o rachunek. Dzień dobry. Co panom podać? Dzień dobry. Co panom podać? Poproszę dwie kawy. Poproszę dwie kawy. Małe czy duże? Małe czy duże? Czy podać coś jeszcze? Czy podać coś jeszcze? Jakie ciastka może nam pani polecić? Jakie ciastka może nam pani polecić? Mamy bardzo dobry tort orzechowy, szarlotkę i sernik z bakaliami. Mamy bardzo dobry tort orzechowy, szarlotkę i sernik z bakaliami. Kawa rzeczywiście była bardzo dobra. A tort? Tort był jeszcze lepszy. Teraz mam ochotę na chwilę odpoczynku. Chyba wrócę do hotelu. Naprawdę? A ja myślałem, że masz ochotę na spacer z ładną dziewczyną. Ładne dziewczyny nie zwracają na mnie niestety uwagi. I dlatego na pocieszenie
zjem lody. Naprawdę? Masz ochotę na lody? Oczywiście. Łakomstwo to bardzo przyjemna wada. Jakie lody może mi pani polecić? Wszystkie są bardzo smaczne. A które są najsmaczniejsze? Polecam panu lody brzoskwiniowe i bakaliowe. Poproszę jedną porcję lodów brzoskwiniowych i jedną porcję lodów bakaliowych. Zjesz dwie porcje lodów? No nie. Ty zjesz jedną porcję, a ja drugą. Masz rację. Łakomstwo to bardzo przyjemna wada. Wszystko się zgadza. Cieszę się, że wszystko się zgadza. 325. Pokój 325. Jednoosobowy pokój. Jednoosobowy pokój z łazienką. Proszę o jednoosobowy pokój z łazienką na 5 dni. Wszystko się zgadza. Cieszę się, że wszystko się zgadza. 325. Pokój 325. Jednoosobowy pokój. Jednoosobowy pokój z łazienką. Proszę o jednoosobowy pokój z łazienką na 5 dni. Krzysztof! Krzysztof! Że jesteś w Warszawie. A gdzie twój bagaż? Nie mam tylko jedną małą walizę. Warszawskie ulice, ogrody i kamienice. Lubię też plac zamkowy, wesoły i kolorowy. Nareszcie jestem w Warszawie, wspaniale się tutaj bawię. Nareszcie jestem w Warszawie. Ładną dziewczynę, wszystko jest tutaj wspaniałe. Chcę tu zamieszkać na stałe. Nareszcie jestem w Warszawie, wspaniale się tutaj bawię. Wspaniale się tutaj bawię.
Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego.